Bale przebierańców z udziałem księżniczek, wróżek, policjantów, kowbojów, motylków i biedronek stały się już karnawałową tradycją Wolbromskiego Centrum Kultury. Najmłodsi mieszkańcy gminy Wolbrom pokazali, że potrafią się dobrze bawić. Specjalnie dobrane dziecięce przeboje porwały do tańca nawet najbardziej wstydliwych. Dzieciaki tańczyły w parach rock'n'rolla, twista, czacze i polkę. Wspólnie udało im się zmierzyć z makareną i zorbą. W stawianiu pierwszych kroków na parkiecie dzieciakom pomagali rodzice. Nie zabrakło również konkursów i zabaw z nagrodami. Ogromną atrakcją okazało się również malowanie twarzy. Jednak najwięcej radości sprawiły wszystkim dzieciom karnawałowe stroje, które przygotowały im mamy. Za wiosnę. Tak mi się podobało. Jasiu Patela. W aniołki. Lubić aniołki? Tak. A dlaczego? Bo są dobre. Baletnice. Baletnice? A lubisz baletnice? Nie. A chciałabyś kiedyś być baletnicą? No. Spidermana. A dlaczego? No bo lubię. I też dostałem komputer Spidermanem. I też kukiełkę. Przebrałam się w Meksykankę, bo uważam, że to jest ładny strój. I go mi mama uszyła. Smokila. Lubisz motylki? Tak! Odwiedzam je zawsze. Tylko jest zimno, no. I motylek już nie ma. Poszły spać w zimowy sen. Jeszyki też. Sroka. A czemu straszaka? No tak. Policjanta. A co robi policjant? Pomaga wszystkim. Wróżki. Tygrysa. A czym? Bo lubię. A Batmana. Lubisz Batmana? No. A za co? Bo sobie gram w Batmana. Kolejna okazja do pochwalenia się strojem będzie już za rok. Emilia Kotniec-Górka, Przegląd Olkuski Live.